Na tegorocznym Baltiteku prezentujemy najnowszy model firmy Hollis. Jest to rebreather 100% rekreacyjny, nazywa się Explorer. Rebreather zbudowany jest o jeden gaz, jakim jest Nitrox, w przedziale 32-40% i możemy nim realizować nurkowania do głębokości 40 metrów. Zalety rebreathera to przede wszystkim oddychamy ciepłym, wilgotnym powietrzem, a więc nie tracimy wody z organizmu podczas nurkowania. Mamy przedłużony czas bez dekompresji, a więc możemy być dużo dłużej pod wodą, zwiedzać wrażki czy być na poszczególnych rafach. Model jest bardzo prosty i zaprojektowany jest dla osób, które mają uprawnienia podstawowe, ukończone 18 lat i doświadczenie w zakresie wynurkowanych 25 zrealizowanych, zalogowanych nurkowań. A więc praktycznie każdy nurek po szkoleniu podstawowym jest w stanie przystąpić do szkolenia na tej jednostce lub spróbować nurkowania, ponieważ też taki program jest w ofercie. Można 1,5-godzinne nurkowanie, takie sprawdzające, próbne, wykupić i zobaczyć, jak ten model realnie sprawdza się w wodzie. Pokażę Państwu, jak on jest zbudowany w środku. Pojemnik z sorbentem. Cała jednostka komputera wraz z wejściem na solenoid. Temp stick oraz sensory. To jest tak naprawdę wszystko, z czego zbudowany jest ten rebreather. A więc złożenie go i rozłożenie jest bardzo szybkie, bardzo modułowe i tak naprawdę wymaga 2-3 dni zapoznania się z tą jednostką podczas szkolenia, aby sprawnie i płynnie się poruszać w zakresie jej rozłożenia, złożenia oraz obsługi w wodzie. Jednostka komunikuje się, pozbawiona została wszelkich złączy, wtyczek, komunikuje się na zasadzie przyłożenia poprzez elektromagnes. Już w tym momencie dane z sensorów spływają do komputera. Jednostka jest bardzo bezpieczna, ponieważ wyposażona jest w dodatkowy czujnik dwutlenku węgla, a więc nurek ma tak naprawdę praktycznie 100% gwarancji, że rebreather sprawdza się, działa dobrze i jest bezpieczny. W razie jakiejkolwiek awarii rebreather wyświetli nam tutaj czerwone światło. Nurek nawet nie musi wyciągać ustnika z ust, wystarczy, że zrobi takie coś i w tym momencie zawór obejściowy podaje mu Nitrox prosto z butli. A więc tak naprawdę mamy bardzo duże bezpieczeństwo i bardzo duże poczucie tego, że jednostka sprawdza się w każdych warunkach. Zrealizowaliśmy wiele nurkowań w wodzie zimnej, takiej typowo polskiej, nurkowań głębokich w granicach 40 metrów. Jednostka sprawdza się naprawdę rewelacyjnie, nie ma z nią żadnych problemów.